Gdzie jest lepsze powietrze? W mieście? Pod miastem? Może w lesie? Może w pracy? Może w domu? Dzisiaj mam czujnik i dzisiaj zrobimy sobie eksperyment. Po prostu sprawdzimy, gdzie jest najlepsze powietrze do oddychania. Żeby mierzyć smog, mam taki czujnik, zobaczcie. To jest czujnik SDS-011. Jest zabudowany w budowę, to jest taka moja tutaj konstrukcja motorska. A w środku jest całkiem spoko czujnik. On jest podłączony kabelkiem do telefonu. I na telefonie mam wyświetlaną informację o aktualnym poziomie pyłów. Jesteśmy w tej chwili u mnie w mieszkaniu. Zwykle mierzy się dwa rodzaje pyłów, tak zwane PM10 i PM2,5. O tym jeszcze potem powiem, ale w każdym razie w domu, zobaczcie, mam PM02 na poziomie 30, a PM10 mam na poziomie 42. To jest w zasadzie główna granica. Znaczy, jeszcze nam napisane, że powietrze jest jakości good i excellent, czyli doskonałe, ale jest to jakby górna granica jakby bezpieczeństwa, przynajmniej w Polsce. A wyjdźmy na zewnątrz, zobaczmy, jak jest na balkonie. Jesteśmy na balkonie, zobaczcie. Tu już nie jest tak kolorowo. PM2,5 mam 65 mikrogramów na metr sześcienny. To jest jakieś 260% normy. A PM10 81 mikrogramów na metr kwadratowy sześcienny. Czyli 160% normy. Zobaczymy. Pójdziemy w różne miejsca i zobaczymy, czy gdzieś jest lepiej. Pierwsze miejsce to jest, jesteśmy w tej chwili na czwartym piętrze. Zobaczymy, czy na dole jest lepiej, czy gorzej. Czy lepiej jest mieszkać na górze, czy lepiej jest mieszkać na parterze. Ok, jesteśmy w tej chwili na dole, pod moją klatką i czujnik pokazuje mi, patrzcie, 61 PM-ów 2,5 i 80 PM-ów 10. Czyli to jest jakieś 250% normy i 160% normy. Czyli w zasadzie podobnie, nie ma dużej różnicy między mieszkaniem na czwartym piętrze, a na parterze. Możemy sobie spokojnie iść. A teraz spójrzymy sobie, zobaczymy, jak to wygląda na trasie samochodu. Ja w tej chwili mieszkam na warszawskim Ursynowie. To nie jest centrum Warszawy, ale z tego co patrzyłem na takie mapki, to w centrum Warszawy chyba jest lepiej niż właśnie na obrzeżach, bo jest mniej tam pieców. No ale zobaczymy, jak w ogóle to wygląda na trasie. Spróbuję może pójść do lasu i trochę być w jakiejś miejscowości pod Warszawą, bo pracuję pod Warszawą. W samochodzie jest lepiej. Słuchajcie, to prawdopodobnie dlatego, że mam filtry założone na systemie oczyszczania powietrza. I jak sobie spojrzycie tutaj, właśnie czy to będzie widać. O, tu mamy wartość 44 i 53, co oznacza mniej więcej 180% i 106%, czyli oznaczone mamy jako good, czyli dobrze. Ale spróbujemy wyjechać za miasto. Teraz jadę pod autostradą. Nie na autostradzie, ale przecinam ten prostopadę do autostrady. Tutaj stoi nawet kilka samochodów, ja tu muszę uważać. Ale w każdym razie, jeżeli chodzi o pyły, mamy 37 na 47. Czyli good i excellent. Obok mam całkiem dużo samochodów stojących. I w zasadzie cały czas spada. 36 na 51, czyli... Mam poczucie, że to nie samochody generują ten pył. Dobra, zobaczymy, co będzie dalej. Jestem na wylotówce już. Zobaczcie, tutaj widać, stoję w lekkim korku właśnie do wyjazdu przy trasie takiej szybkiej ruchu. I wystawiam sobie mu czujnik na zewnątrz i patrzymy. Nie wiem, czy to widzicie. 45 na 54. Good! To znaczy, że samochody w tym miejscu raczej nie generują dużej ilości pyłu. Bo się jakby, no, jakby z osiedla pojechałem w kierunku właśnie drogi szybkiego ruchu. Jeszcze nie ma. Zobaczymy jeszcze na trasie. Zobaczymy, czy... Bo teraz jestem jakby na wjeździe na trasę, ale może na trasie będzie gorzej. Kolejny pomiar na trasie. Myśmy już jedziemy w kierunku Lasu Kabackiego, żeśmy zjechali. Parę domków jednorodzinnych. 48 na 55. Czyli jakieś 200% normy. Od 150 do 200% normy. Spodziewałem się, będzie gorzej, ale pojedźmy do lasu. Jesteśmy teraz przed wejściem do lasu i warunki są PM2,5 70, PM 10 87. Czyli tu chyba jest najgorsze powietrze. Zobaczcie. Dobra, jesteśmy w lesie kabackim. Zobaczcie, tam jest nawet paśnik. A tam na drzewie, nie wiem czy to widzicie, jestem... Mam czujnik i specjalnie go tam położyłem, żeby trochę jakby tutaj oddalić go ode mnie. I mimo to mamy...
taki poziom tutaj pyłu. Czyli to jest 65/88, czyli 260% na 170% jakości powietrza. Good albo średnio. Generalnie w ogóle w Warszawie w tej chwili nie mam jakiegoś super smogu, ale to jest w tej chwili najbardziej brudne miejsce. Las Kabacki, park krajobrazowy, żeby nie było. Tu ludzie przychodzą biegać, oddychać świeżym powietrzem. O co w ogóle chodzi z tymi pyłami? Rozróżniamy dwa rodzaje pyłów, 2,5 PM i 10 PM. Te, które określamy jako 10 PM, są te, które wpadają nam do płuc, znaczy oba rodzaje wpadają do płuc, ale one zostają mniej więcej w płucach i je z czasem wyrzucamy. One odpowiadają za kaszel, za astmę, za tego typu problemy, na przykład jakieś takie związane z kaszel. PM 2,5 są gorsze. Są tak małe, że przechodzą przez nasze pęcherzyki płucne i dostają się do krwi. I one zostają nam na żyłach, na tętnicach, na organach wewnętrznych typu wątroba, i zostają z nami dość długo. Długo to znaczy w zasadzie do końca życia. O ile PM-y dziesiątki się z nich pozbywamy, czyścimy je, to PM-y 2,5 nie jesteśmy w stanie ich pozbyć się. One zostają z nami, po prostu wmontowują się w nasz organizm. Dlatego warto żyć w miejscach, gdzie nie ma za dużo pyłów, żeby nie gromadzić tego badziewia w swoim organizmie, bo zgodnie z zasadą jesteś tym, co jesz, no i w tym wypadku tym, czym oddychasz. Miejscowość pod Warszawą, Józef Osła, 50/75, czyli 208% normy i 160% normy. Nie jest źle, ale to jest chyba gorzej niż w Warszawie. Muszę to potem zobaczyć sobie wyniki i porównać. Jeszcze raz zobaczcie tutaj. 58/59/88/87. Józef Osław. Piaseczna, w zasadzie obrzeża Piasecznego, bo jestem naprzeciwko mojej pracy, czyli Free Mikrotech Instrument. Pokazuje mi 57/80, czyli że to jest 230% normy i 160% normy. O, nie wiem, czy to widzicie. Nie najgorzej, ale też żadna rewelacja. Dobra, to jest zaskoczenie. Biuro Mikrotech Instrument. Biuro, to nie jest clean room. 15/20. Excellent. Tu jest powietrze 4 razy lepsze niż u mnie w domu. Znaczy, że zdrowiej jest siedzieć w pracy niż w domu. A jeszcze zobaczymy, jak jest w clean roomie. Słuchaj, a teraz znajdujemy się w przedsionku clean roomu. To nawet nie jest clean room, ludzie przebierają. O, tam są różne stroje do przebierania. I tu jeszcze nie jest super czysto, a czujnik pokazuje 0,0. Czyli już po prostu ten czujnik jest zbyt słaby, ma zbyt mało rozdzielczość, żeby pokazywać zabrudzenie w przedsionku clean roomu, a co dopiero w śluzie czy w samym clean roomie. Tak więc nieźle, 0,0. Czyli najlepiej pracować tu, jeżeli chodzi o czystość powietrza. Zaraz jeszcze wyjdę na zewnątrz, zobaczymy, czy na pewno wszystko działa, ale obstawiam, że wszystko będzie działać. Zobaczcie, tutaj mamy 0,0. Podchodzimy do uchylonych drzwi. Wychodzę. I zaczyna rosnąć. Tak więc czujnik działa. Teraz jestem w centrum Warszawy. Zobaczcie, tam widać gdzieś pas kultury. O, tutaj za mną widać pas kultury. Zobaczcie, mam czujnik i on pokazuje 52/74, a to jest jakieś 200% normy i 150% normy. Ścisłe centrum, największe obciążenie samochodami i nie jest tak źle. Znaczy, spodziewałem się, że będzie więcej z powodu samochodu, ale jednak chyba wpływ pieców i dymienia jest dużo istotniejszy w przypadku przynajmniej pyłów. Niż samochody, a przynajmniej zimą. Co prawda, ten czujnik nie mierzy związków siarki, nie mierzy związków azotu, czyli zanieczyszczeń chemicznych, tylko mierzy same zanieczyszczenia pyłowe. Ale sami powiecie, że to dziwne, że w centrum Warszawy jest czyściej niż w Lesie Kabackim. No dobrze, słuchajcie, ja myślę, że teraz pójdę do domu, podsumuję wszystkie wyniki, wstawię jakąś tabelkę i zobaczymy, gdzie jest miejsce najbrudniejsze, gdzie jest miejsce najczystsze. No dobrze, postanowiłem jeszcze wieczorem sprawdzić, jakie jest zapylenie u mnie w domu, czyli porównać to, co było rano od wieczora, bo w sumie mogło się zmienić warunki względem centrum. I zobaczcie, jest dużo lepiej.
Teraz mamy tutaj w domu 18x24, czyli to jest jakieś 72% i 50% poniżej normy. A zaraz zobaczymy, jak wystawię sprzęt na zewnątrz. Na zewnątrz jest troszkę gorzej, 37x49, czyli to jest jakieś 150% normy i 100% normy, ale już jakby nie ma tego smogu, tak? Znaczy niby jeszcze jest, ale już niewiele. Więc generalnie wieczorem się warunki poprawiły, a to znaczy, że w centrum jest gorsze powietrze niż tutaj na Ursynowie. No dobrze, czas podsumować, słuchajcie. Mam wyniki, włożyłem sobie to w Excelu. Jest troszkę inaczej niż mówiłem podczas nagrywania. Teraz jakby wszystko jest kolorowe na białym, tak? No, spróbujmy ją mówić. Na początek dom. Mój dom badałem zarówno w dzień, jak i w nocy, czyli tam wieczorem. I wyniki są różne. Jak rano badałem, to wychodziło mi, że nie jest źle, ale jakby normy są przekroczone troszeczkę, znaczy te pyły PM10, bo nie mówiłem tego. PM10 to znaczy, to są pyły o wielkości 10 mikrometrów, a PM2,5 to są pyły o wielkości 2,5 mikrometra. No i teraz tak, wychodzi na to, że w domu normy są nieznacznie przekroczone, jakieś o 20%, czyli mamy 120% normy, zgodnie właśnie z normami, które są wskazywane przez WHO. Natomiast wieczorem jest dużo lepiej, bo wieczorem miałem na poziomie między 50% a 70% tej normy, czyli jakby było już całkowicie tutaj bardzo dobre powietrze. Różnica między mieszkaniem a balkonem jest znaczna. Jest znaczna, jest mniej więcej 100%. To znaczy, że o ile w domu na przykład mam gdzieś tam średnio około, więc sobie to właśnie tam powiedzmy 100% normy, to na zewnątrz mam 200% normy. Jak widać, że na przykład jest 260 PM-ów tych 2,5 i 160 tych PM-ów, 160% tych PM-ów 10. Tak więc niestety siedzenie w mieszkaniu jest pod tym względem zdrowsze. I tutaj od razu zaznaczam, że nie mam żadnych filtrów w domu, i to po prostu jest zwykłe mieszkanie z zamkniętymi oknami. Teraz tak, co dalej? Dużym zaskoczeniem, moim zdaniem, jest to, co się dzieje na drogach. No bo widzieliście tam, że przejechałem kilka razy tutaj po trasie szybkiego ruchu, pod autostradą i tutaj wszędzie te normy są większe, znaczy ta ilość pyłu jest większa niż u mnie w domu, bo tam mniej więcej, tutaj jak patrzę, mniej więcej tak pod 170-180%, ale to jest mniej niż na podwórku na Ursynowie, więc wychodzi na to, że jakby nie samochody są źródłem przynajmniej pyłu. Pamiętajcie, że mój czujnik jest czujnik, który odbiera, mierzy tylko pył, natomiast na przykład nie mierzy związków siarki czy związków azotu, czyli zanieczyszczeń chemicznych, on tylko zanieczyszczenia te fizyczne. No i też pamiętajcie, mój czujnik, znaczy ten miernik, to nie jest urządzenie, to jest wskaźnik bardziej niż miernik. On nie jest w żaden sposób certyfikowany, że te wartości, które on podaje, są dokładne, więc należy traktować to po prostu bardziej jako informację, że gdzieś jest większe zanieczyszczenie, gdzieś jest mniejsze, a nie, że te wartości są takie bardzo ścisłe. No i też sam pomiar też nie jest idealny, no bo powinno się ten pomiar robić w bardzo takim samym kontrolnym, czyli ja powinienem w każdym miejscu postawić sobie maszt, a tym czujnik, który tam tą troszkę przez godzinę będzie robił pomiar, uśredni go i tak dalej, i tak dalej. No ale niemniej jakby pewne rzeczy są właśnie tutaj stałe i właśnie to, że na drogach jest mniej zanieczyszczeń niż na Ursynowie, po prostu wśród bloków, czy tutaj, nie wiem, na przykład pod miastem typu Józef Osław właśnie, czy w Piasecznie. I dlaczego tak jest? Nie wiem, być może samochody na przykład często się ruszają, wywołują ruch i często na przykład tego pyłu może trochę wywiewają stamtąd. No tutaj powinien się jakiś ekspert na ten temat wypowiedzieć. Dużym smutkiem dla mnie jest to, że największe zanieczyszczenie to jest las i przed lasem. Wiecie, no zawsze się chodzi do lasu, żeby poddychać świeżym powietrzem. To się okazuje, że niestety te miejsca są jednymi z najbardziej zanieczyszczonych. To jest smutne. Dla odmiany, jak spojrzymy sobie na przykład na pracę, właśnie tutaj w Krotechu, to biuro jest super czyste. Tutaj mamy poziomy na poziomie 40-60%. No to jest po prostu bardzo dobre powietrze, tak? Ja już nie wspomnę w ogóle o tym przedsionku Clean Rooma, gdzie się przebieramy. Tam po prostu było 0%, tak? Znaczy, to już były takie wartości, które po prostu mój miernik nie mierzy. To trzeba mieć zupełnie inne urządzenie. Tam w Clean Roomie mamy zupełnie inne mierniki do mierzenia właśnie tych małych ilości pyłu. Tak więc tu jest taka właśnie dziwność pod tym wszystkim. No sami to musicie ocenić. No bo ja tam na tym filmie powiedziałem, że jest czyściej niż na przykład na Ursynowie, czy właśnie w tym lesie kabackim. Normy tutaj wynosiła mniej więcej od 150 do 200% normy, czyli było przekroczone dwa razy, tak? Ale nie było tak brudno jak właśnie na Ursynowie. Tu przyczyny mogą być dwie. Po pierwsze, zwróćcie uwagę, że ten pomiar jest robiony wieczorem. Być może wieczorem po prostu w Warszawie było czyściej, bo na przykład na Ursynowie wtedy też te normy były mniejsze, tak? No przynajmniej u mnie na balkonie było czyściej niż w centrum Warszawy. Chociaż to też nic nie znaczy, bo równie dobrze
mogło być tak na przykład, że przyszła taka wieczorna bryza i na Ursynowie trochę przewiało, a w centrum ten przewiew nie dotarł i dlatego tam na przykład było brudniej. Natomiast ten pomiar należał powtórzyć tak naprawdę i zrobić jeszcze raz taki pomiar właśnie w centrum Warszawy, a zewnętrzne miejsce. Chociaż jeżeli się patrzy na takie mapki, to wychodzi, że w centrum Warszawy jest czyściej niż na jego obrzeżach. I to prawdopodobnie przyczyną tego jest to, że w centrum Warszawy jest bardzo niewiele pieców węglowych, a na obrzeżach Warszawy są po prostu, ludzie mają domki jednorodzinne i tam są piece, których się pali. Stąd właśnie takie wyniki, a nie inne. No dobrze, i najsmutniejsze, słuchajcie, przede wszystkim jest to, że po pierwsze, żyjemy w takich dziwnych czasach, że musimy myśleć o życiu w świecie filtrów, czyli że to nie jest tak, że możecie otworzyć sobie drzwi, wyjść na dwór, żeby oddychać świeżym powietrzem. Żyjemy w jakiejś takiej koszmarnej przyszłości, gdzie mamy zniszczone środowisko, jest brud, syf na zewnątrz, jest dym i musimy, nie wiem, niedługo może będziemy w maskach chodzić, które nie są wcale wygodne i przyjemne. I to jest po prostu jakaś taka smutna wizja, która kiedyś była w filmach o przyszłości, a teraz się staje naszą powolną rzeczywistością. Drugą rzeczą, która jest tym wszystkim smutna, moim zdaniem, to jest to, że w domu mam brudniej, znaczy gorsze powietrze niż w pracy, tak? Znaczy wychodzi na to, że ja tam mówiłem, że 4 razy mniej więcej czyściej, to 2 razy z tego, co widzę, ale to nadal to jest, to ja w domu powinien mieć czystsze powietrze, gdzie odpoczywam, śpię i tak dalej, a nie, że powinien chodzić do pracy, żeby oddychać świeżym powietrzem. Oczywiście, dla tych z was, którzy mają na przykład filtry w domu, to pewnie to powietrze może być czystsze, tak? Bo dlaczego mam właśnie czyste powietrze w pracy? Dlatego, że to jest budynek, który ma sztuczną klimatyzację, sztuczny obieg powietrza, te powietrze zasysane z zewnątrz, pobierane przez filtry, właśnie jakieś filtry HEPA i dzięki temu w środku mamy czyste powietrze. W przypadku clean roomu to jeszcze dodatkowo te filtry są jeszcze raz przefiltrowane przez super filtry HEPA, dlatego tam jest w ogóle takie czyste powietrze. Natomiast no, jest w tym jakaś ironia taka właśnie, że chodzić do pracy, żeby oddychać świeżym powietrzem. I co o tym w ogóle sądzicie? Czy tak powinno w ogóle być? Jeśli spojrzycie sobie na przykład na mapy Europy, to wychodzi na to, że Europie jest tylko w Polsce brudno. Czyli tak jak kiedyś były takie mapki, że Polska jest taką zieloną wyspą, to jeżeli chodzi o zanieczyszczenia, Polska jest czerwoną wyspą. U nas są największe ilości tych zanieczyszczeń. I to no, nie, że ktoś nas zanieczyszcza, my się zanieczyszczamy. To nasi sąsiedzi, czy to wy, czy my, czy palimy w piecach różnymi dziwnymi badziewiami i to jest efekt. Głównie właśnie z tego, co wie, to te piece właśnie są szkodliwe. Nie wiem, czy słyszeliście, że ostatnio policja spróbowała złapać ileś samochodów i wyszło, że co w 5 samochodzie złapanym, ten samochód tracił dowód rejestracyjny, bo w tym samochodie było, nie wiem, prawdopodobnie był uszkodzony filtr tych cząstek stałych i on po prostu tracił rejestrację. I co 5 samochód truje nas i podchodzi do tego tak zupełnie bezrefleksyjnie. Bardzo źle, że nie myślimy o siebie, o naszych dzieciach, o naszej przyszłości. Sami siebie trujemy. Dacie pomysł, jak to zmienić? Gdzie w ogóle myśleć, pracować? Co zrobić, żeby żyć świeżym powietrzem? Jeśli wam się to podobało, łapkę w górę. Jeśli wam się nie podobało, bo to jest smutne w sumie, to łapkę w dół poproszę. Pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał, nie wiadomo kiedy to będzie odcinek kolejny. To różnie bywa, jak widzicie, czasami jest co tydzień, co 2 tygodnie. Koniecznie zapiszcie się na grupę Inżynier Jada, bo tam właśnie prowadzimy wszelkie duże dyskusje. Skomentujcie ten materiał pod spodem. I cały czas liczę też na waszą pomoc tutaj, że będziecie też udostępniać te filmy na swoich wallach, na swoim znajomym, bo cały czas liczby właśnie rośnie liczba osób. W tej chwili z tego co widziałem już mamy ponad 5000 subskrypcji, czyli jest nieźle, ale cały czas do 10000 jeszcze nam brakuje, więc liczę na was. To tyle, trzymajcie się, hej!